tym, że fundusze będą zbierać środki, prawda, na te projekty komercyjne, a następnie ci, którzy oszczędzają właśnie w tych REIT-ach, będą uczestniczyli też w zyskach z tych inwestycji dzięki tym wpłatom regularnym od najemcom, tak? Także tutaj jest taki mechanizm, prawda, który zdecydowanie w moim przekonaniu przyczyni się do budowy długoterminowych oszczędności, co jest krokiem absolutnie w dobrym kierunku. Pan Witold Gadomski, to szansa dla giełdy? Jeżeli się pojawią REIT-y na giełdzie, to giełda może odżyje? Ja sądzę, że to na giełdę aż tak nie wpłynie. Tam może się pojawi jakaś grupa tych funduszy notowanych na giełdzie, natomiast giełda dołuje z wielu innych powodów. Natomiast to oczywiście generalnie dobrze, że te REIT-y mają powstać, ale warto pamiętać, że rynek nieruchomości podlega falowaniom, a poza tym jest dosyć wrażliwy na różne działania, na różne decyzje polityczne. Zauważmy, ma prawdopodobnie wejść zakaz pracy centrów handlowych w niedzielę. Część tych centrów okaże się nierentowna. Prawdopodobnie spowoduje to spadek wartości nieruchomości handlowych. Więc takie decyzje, to samo dotyczy tego podatku handlowego, o który rząd chce się procesować. Więc to nie jest taka prosta sprawa. Tutaj możliwe są właśnie takie działania, które będą powodowały nagłe tąpnięcia na rynku nieruchomości. Pan Paweł Pelc, króciutko. Znaczy ja myślę, że to niestety nie jest żadne wunderwaffe. No musimy pamiętać, że tak jak wiele lat temu zakładano, że listy zastawne będą, prawda, olbrzymim takim remedium i wzmacnią oszczędności. I tak się nie stało, więc ja zakładam, że z tym też nie stanie. To oczywiście dłuższy temat, więc to przy innej okazji. No, zobaczymy. Ja jestem zwolennikiem REIT-ów. Moimi gościem byli pan Paweł Pelc, Agencja Ratingu Społecznego. Dziękuję, do widzenia. Pan Maciej Stańczuk, pracodawca RP. Bardzo dziękuję. I pan Witold Gadomski, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej. I za uwagę dziękuję, Robert Litka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w naszym studiu pan dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Będziemy rozmawiać teraz o bardzo miłym, tak myślę, dla większości z nas, bardzo miłej kwestii, zmianie czasu. Miłej dlatego, że akurat o tej porze roku zmieniamy czas w ten sposób, że śpimy godzinę dłużej. Przed latem wygląda to trochę gorzej. To prawda. To jest taka zmiana, która ukształtowana została świętą, że tak powiem, tradycją, praktyką. Ona powstała w okresie słusznie minionym. Chodziło o to, żeby oszczędzić, nie tylko żeby dać ludziom szansę, powiedzmy, dłuższego wyspania się, choć być może to jest pochodna tego całego procesu, ale przede wszystkim chodziło o względy oszczędnościowe gospodarki, o energię elektryczną. Krótko powiedziawszy, był to, tamten system był jednak systemem permanentnych braków. Ale to, i taka zmiana dawała te szanse. Mhm. To było rozwiązanie, które stosowano tylko w tym obszarze gospodarczym, czyli w obszarze krajów socjalistycznych? To dokładnie, to był taki pomysł. Właśnie te kraje, które wychodziły z tej biedy tuż powojennej, musiały oszczędzać wszystkie te dobra, które były powszechnie pożądane, w tym również energia elektryczna, która przede wszystkim winna służyć zakładom produkcyjnym, jak wtedy to mówiono, w związku z koncepcją, ówczesną koncepcją gospodarczą, po prostu była dobrem chronionym i te całe zmiany właśnie tego dotyczyły. Nie zwracano przy tym uwagi na to, że powoduje to bardzo wiele perturbacji na rynku, na innych rynkach szczegółowych, o tak bym powiedzieli. A inne rynki szczegółowe to? Chociażby w rolnictwie, te wszystkie, prawda, usługi, które rolnictwo wykonuje, czy tam powiedzmy sobie pobory tych dobowych, że tak powiem, zbiórek różnego rodzaju mleka, czy to samo dotyczy jakichś innych działań, gdzie mamy tak zwany cykl dobowy, to powodowało pewną perturbację i pewne oczywiście straty. Także, ale w sumie wyliczono to w ten sposób, że będzie to więcej korzyści niż straty i w związku z tym
te kraje naszej tu sfery, sfery Europy Centralnej i Wschodniej po prostu podjęły taką decyzję, że trzeba po prostu przechodzić na czas zimowy, a później wracać do czasu letniego. W innych częściach Europy, w innych częściach świata nie wprowadzano tego typu rozwiązań? Nie było takich rozwiązań. Po prostu tamte kraje trzymały się czasu Greenwich i to było jakby fix i sztywne. W naszym przypadku była to różnica taka, że ta godzina była, prawda, do tyłu albo dwie godziny do tyłu, więc w związku z powyższym sprawa uległa zmianie. No i teraz mamy rok 2016, w najbliższy weekend, no ta właśnie, ta zmiana czasu, czyli śpimy godzinę dłużej, no ale pojawiają się, i to nie jest pierwszy rok, to już od wielu lat słyszymy, pojawiają się głosy, które mówią o tym, że zmieniły się realia, zmieniła się gospodarka, zmienił się system, w jakim żyjemy, zmienił się również polski przemysł. Pytanie, czy jest sens dalej trwać w tych rozwiązaniach? Takie krytyczne głosy rzeczywiście miały miejsce, ale ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj, o ile jeszcze rok temu ta dyskusja rzeczywiście może miała taki sens, ale tylko ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę na wskaźniki gospodarcze i one już tak radosne jak rok temu nie są. I w związku z tym może rzeczywiście zachowajmy tę instytucję, prawda, oszczędności naszego bilansu energetycznego i po prostu to utrzymajmy, gdyż tej gospodarce się potrzebne są poważne oszczędności, biorąc pod uwagę, że ona zwalnia. W związku z tym lepiej nawet taki malutki, powiedzmy sobie, kamyczek, czy taki malutki grosik, które zarobimy na tej całej oszczędności, lepiej go zachować, niż dalej rozprężać tą gospodarkę. To spoglądam teraz na pana z uwagą i zastanawiam się, czy pan tak do końca na poważnie. Mówię z tym na czasem poważnie. Zimowym. Mówię na poważnie. Po prostu gospodarka niestety w ostatnim czasie nastąpiło coś takiego, co nazywam rozprężeniem gospodarki, jakimiś nieuprawnionymi działaniami, które przede wszystkim idą w kierunku jakiejś straszliwej centralizacji. Zaczyna się tworzyć, powiedzmy sobie, super resorty, super ministerstwa. Działy gospodarki są podporządkowywane coraz bardziej, prawda, centralistycznym zapędom poszczególnych członków Rady Ministrów. To niedobrze wygląda. Skutek jest taki, że gospodarka spowalnia. Zaufanie inwestorów, nie tylko zagranicznych, ale i krajowych, na co zwracam uwagę, obniżył się znacząco, prawda, nawet mam ujemny wskaźnik, jeśli chodzi o bilans bezpośrednich inwestycji, czyli spadek w ogóle tak naprawdę inwestycji w gospodarce. To wszystko pokazuje, że zaczynamy poważnie tyłować. W związku z tym utrzymajmy coś, co daje jakieś oszczędności, bo one de facto tak one są. Mówimy tutaj o tym zmianie czasu. No ale co teraz, na razie, czy trzymając się zmiany czasu, mimo tego, że charakter gospodarki tej dzisiejszej kompletnie nie przystaje do tego, co mieliśmy jeszcze w czasach PRL-u, to tego typu rozwiązania naprawdę nadal działają, one nadal mają wpływ na to, jak na przykład zużywana jest energia, to raz, dwa, no dziś, skoro mamy wolny rynek, to wydawałoby się, że im więcej tej energii będzie zużywane, ja już pozostawiam kwestię ekologii z boku, ale im więcej tej energii będziemy zużywać, no to przecież tym więcej za tę energię będziemy płacić, tym więcej pieniędzy będzie krążyć po tym energetycznym obiegu, tym więcej pieniędzy będzie wpływać do budżetu, bo przecież od tego też jest podatek. No tu pana zmartwię. Niestety aktualny program rządowy pana premiera Morawieckiego, jak i w ogóle enuncjacje rządowe, które czytamy wszyscy, oparcia gospodarki o węgiel, czyli czegoś, co jest bardzo niedochodowe, do którego wszyscy dopłacamy, w wyniku różnych oczywiście tam, prawda, rozwiązań, które ma miejsce, chociażby tych przyspieszonych emerytur, tych wielkich dotacji. Nie tak dawno rząd wyskoczył z 7 miliardów złotych, aby w ogóle uratować ten cały interes górniczy, a mimo to brnie w postawienie całej energetyki na węglu i w konsekwencji, czyli mówiąc krótko, tam będą straty, ale mi w to brniemy. Panie doktorze, no, skoro węgiel i tak jest wydobywany, i tak trzeba do niego dopłacać, no to przynajmniej niech będzie wykorzystywany. Nie, to jest absolutnie myślenie nieekonomiczne. Nie to jestem ekonomistą, tak, przyznaję. To po prostu to oznacza, że musimy więcej z tego budżetu dopłacać do tego interesu, a może są rozwiązania, które by spowodowały, że tyle nie należałoby tam po prostu wkładać do tej branży. Może by trzeba było zdywersyfikować. Ja muszę powiedzieć tutaj przy okazji jeszcze jedną rzecz. Kilka dni temu Francuzi, nie wiem, czy to jest pochodna Karakali, czy tej całej sprawy zawyłuchy, która jest z ministrem obrony, ale wycofują się z naszej energetyki. My chcemy, czyli chcą wystawić nasze aktywa energetyczne, zakłady produkujące prąd, energię elektryczną, po prostu na sprzedaż na rynkach międzynarodowych. Rząd waha się tutaj, prawda, podejmuje jakieś działania, uważa, że to była polityczna decyzja związana z zaproszeniem kiedyś Francuzów, to teraz rząd będzie chciał po prostu mieć jakby wpływ na tę branżę, albo ją zrepolonizować, czyli odzyskać, prawda, czyli wyłożyć pieniądze, albo znaleźć inwestora strategicznego, który po prostu będzie aprobowany przez rząd. To jest, to drugie rozwiązanie jest w miarę tutaj logiczne, ale to pierwsze jest alogiczne, bo po prostu będzie ono związane z tym, że rząd chce po prostu kupować nierentowne branże, żeby do nich jeszcze więcej dopłacać. Energetyka nie jest w Polsce rentowna? Nie.
Zdecydowanie nie. My nie musimy przejść z energetyki brudnej, czyli opartej o węgiel, która jest emisyjna. No już nie mówimy tutaj tylko stricte o rachunku ekonomicznym, ale mówimy również o rachunku społecznym, niebywale wysokim. My naprawdę wiele płacimy za to, że na ten Kraków, prawda, czy na te duże miasta po prostu dymią te wielkie zakłady, bo to się przekłada na zachorowalność. No, ale mamy bardzo złe tutaj, że tak powiem, zjawisko. No, ale jeżeli chodzi o akurat o południe Polski, jeżeli chodzi o Kraków, to no, przynajmniej z tego, co mogłem na tej antenie usłyszeć od ludzi, którzy się tym tematem zajmują, problemem nie są wielkie zakłady przemysłowe, problemem są malutkie domowe piece i to, co z nich się właśnie wydobywa. No to jest ogromny temat. To jest kolejny przykład, że są spolityzowania całej sprawy. O ile ja wiem, prawda, Kraków miał przejść na, powiedzmy sobie, oszczędnościowe czy w każdym razie nowoczesne piece, system palenia. Przechodzi, robi to systematycznie, natomiast no, to wymaga jeszcze przynajmniej kilku lat, zanim się ten proces skończy. Moim skromnym zdaniem państwo winno wesprzeć ten cały proces bardzo mocno, czyli dając dopłaty dla tych, którzy zamieniają, że tak powiem, te palenie śmiećmi, prawda, a zamienienie tego jakimiś, powiedzmy sobie, mniej emisyjnymi, prawda, nośnikami energii. Ale to powinno być w całym kraju. To dotyczy również i małych ośrodków, małych miast. Praktycznie jest to problem powszechny. Pali się byle czym i w rezultacie to wraca do nas w postaci tego właśnie smogu, czy po prostu ogromnych ilości różnego rodzaju wyziewów chemicznych, które my wchłaniając następnie no, zapadamy na różne choroby cywilizacyjne. Rachunek można tu zrobić w obie strony. Myślę, że ta cała, powiedzmy sobie, bardzo mocna koncentracja na węglu jest nie tylko błędem ekonomicznym, ale również jest błędem społecznym. No ale to tutaj z kolei znów, opierając się na tych rzeczach, o których mówili specjaliści, których gościliśmy na antenie Polskiego Radia 24, to takie akcje, taka wymiana pieców, mówimy teraz oczywiście o tych piecach domowych, które są no, akurat w tych miejscowościach największym wyzwaniem, największym problemem, to wszystko się odbywa. Do tych zmian rzeczywiście są dopłaty. Oczywiście to nie jest tak, że jednego roku będzie można wymienić wszystkich kilkaset tysięcy, czy też kilka milionów tego typu urządzeń. Na ich miejsce wchodzą piece dużo bardziej ekologiczne, o dużo większym no, stopniu wyłapywania różnego rodzaju zanieczyszczeń. Dużo bardziej ekonomicznie po prostu również. Są dopłaty również do lepszej jakości węgla. No i oczywiście są zachęty do tego, żeby nie palić śmieciami, co jest też niestety nagminne. No ale tak jak mówię, no tego nie da się zrobić w jeden sezon. No to tutaj, panie redaktorze, no chyba żyjemy w rzeczywistościach. Jeśli ja czytam prasę, tak? Albo w ogóle jednak czytam raporty ekonomiczne, no widzę wyraźnie, że ten rząd lekką ręką wydaje na bardzo wiele celów społecznych pieniądze. Ja nie chcę się tutaj oczywiście tutaj stawiać w pierwszym szeregu tych, którzy są przeciwni chociażby akcji 500+, ale widzę wyraźnie, że to jest po prostu akcja w dużym stopniu nietrafiona. Ona w żadnym stopniu nie przełoży się na to, co nam naprawdę zależy, czyli na większej dzietności. No, tu głosy są podzielone. Zobaczymy, powiedzmy, może jeszcze tego czasu jest za mało. Nie możemy tu dzielić głosów, bo widzimy, jaki jest wynik demograficzny. Jest tu ciągle ujemna stopa wzrostu demograficznego. Do tego jeszcze nakłada się duża emigracja, która przyspieszy, kiedy uderzymy w średnią klasę w sumie absurdalnym, jednolitym podatkiem dochodowym. No, przepraszam. Wicepremier Morawiecki powiedział o tym, że wszystkie ulgi, które do tej pory były, one zostaną zachowane i że w żaden sposób nie można mówić, że ten nowy podatek uderzy nas po kieszeni. I pan premier pewnie powiedział, że ma zerowy, że tak powiem, zerowy skutek dla budżetu. Tak, no to po co robi tą zmianę? No ma to robi się pytanie, takie ma bardzo podstawowe. Proszę? Ma być prościej. Nic, wydaje mi się, że tu chodzi o zupełnie, tu jest parę trików, nie będziemy o tym mówili. To jest taka próba, powiedzmy, z uzyskania dochodów budżetu państwa poprzez to, co wpływa do ZUS-u, wpływałoby do budżetu. W tym momencie będziemy mogli łatwiej manipulować, niestety to jest kreatywna księgowość, manipulować wskaźnikami naszego długu publicznego. To jest po pierwsze. Po drugie natomiast, no byłby to absurd, gdyby ktoś robił reformę dla reformy, to znaczy zmianę dla zmiany. No nie, ale rozumiem, że gdyby jednym z celów tej reformy, no i tutaj się nie ma co oszukiwać, to akurat być może niektórych zaboli, no jest to, że w tej chwili na przykład składki na ZUS będą już płacić wszyscy. Kto będzie płacił? Kto? Wszyscy. Do tej pory płacili ci, którzy byli zatrudnieni na przykład na umowach o pracę, a nie ci, którzy pracowali na umowach o dzieło. Teraz wedle tej reformy, jak rozumiem, oni też nie uciekną przed tak, i tam będzie jeszcze cała masa innych konsekwencji, które będą przeczyły. To oznacza, że będą w jakiejś mierze jednak, chcąc nie chcąc, odkładać na emerytury. To również oznacza, że jeżeli na przykład przydarzy im się coś złego, będą ubezpieczeni. No, być może są jakieś plusy. Panie redaktorze, tak, to bardzo dobra analiza, jakbyśmy zastosowali do społeczeństwa włoskiego, niemieckiego, francuskiego czy amerykańskiego, tak, gdzie są po prostu nadwyżki. W polskim społeczeństwie nie ma oszczędności. To jest przecież poziom oszczędności społeczeństwa jest znany. On jest niebywale niski. Praktycznie rzecz biorąc, żyjemy na styk, to znaczy przychody, które mamy w trybie miesięcznym, natychmiast są wydawane na bieżące potrzeby. Szykuje się petarda zmian.
Przecież czytamy chyba te same, powiedzmy, informacje. Petarda zmian dotycząca chociażby powstaniem prawie że Ministerstwa Wody, które będzie miało z 50-70 tytułów obciążenia różnymi daninami całego społeczeństwa, tak? Łącznie z konsumpcją, powiedzmy, indywidualnych w gospodarstwach domowych. Już nie mówię o zakładach produkcyjnych, nie mówię o elektrowniach szczytowo-pompowych i tak dalej. Dalej, szykuje nam się obniżenie wieku emerytalnego. Premier powiedziała, że podwyżki wody nie będzie w tym roku. Wie pan, jestem strasznie w ogóle zmartwiony takim wolontaryzmem w ogóle w ekonomii. Ja to przerabiałem w latach 60-tych, 70-tych. Tam premier czy tam wódz, prawda, wstawał, prawda, i mówił, czegoś nie będzie albo coś będzie. To ma wynikać z rachunku ekonomicznego, a nie z jakiejś woli, powiedzmy sobie, pani premier jest, jutro może jej nie być. Nie, no panie doktorze, nie oszukujmy się. No każdy rząd, oprócz tego, że oczywiście ma rachunek ekonomiczny swoich działań, no ma również rachunek polityczny. To określenie, które użyła pani premier, przywodzi mnie do jednoznacznego wniosku, że to nie zostało policzone. Jestem przekonany, jeśli taki wolontaryzm się pojawia w ogóle po paru godzinach po zaaplikowaniu przez ministra środowiska tej nowej, że tak powiem, filozofii dotyczącej wody, gdzie on zabiera mnóstwo kompetencji z bardzo wielu resortów, no tworzy Ministerstwo Wody, które będzie zarządzało gigantycznym majątkiem, chodzi o 5 miliardów złotych w skali rocznej, po prostu oznacza, że to jest taki jakiś kolejny straszliwy zapęd centralistyczny. No ale to może dobrze, że państwo zacznie dbać o wodę, zacznie dbać o to, czego akurat w Polsce, wbrew temu, co sądzimy, wcale nie jest tak dużo, jeżeli porównamy Polskę do innych krajów europejskich. Być może dzięki temu zaczniemy wodę trochę bardziej szanować. No, szukam pozytywów. Panie redaktorze, to ja powiem coś takiego. Woda jest większym bogactwem niż węgiel. Z tego powodu, że ona z tego się wszystko tutaj wzięło. To tak? Być może należy bardziej ją właśnie szanować, nadzorować, pilnować. Pod jednym jak wszakże warunkiem, że nie wierzę w wszystkoistyczne, czyli wielkie super resorty, które będą zarządzały całą materią. Żaden wicepremier nie zarządzi 16 wiceministrami i iluś tam kilkudziesięcioma departamentami, rządząc gospodarką i finansami. To samo również. Żaden minister środowiska nie zarządzi tak gigantycznym tematem, zabierając uprawnienia z bardzo wielu resortów. No nie stworzy retencji, wody, nie zatrzyma, nie zbuduje, nie ureguluje cokolwiek. No to jak jeszcze pan mi teraz powie, że to, iż spada bezrobocie, to jest też zła informacja, poddaje się. Jest to zła informacja. Dobrze, poddaje się. Skończyły mi się argumenty w takim razie. Dlatego, że bilans demograficzny w Polsce po prostu dzisiaj na całą sytuację na rynku pracy no, rządzi tym emigracja. My po prostu tracimy gigantyczne ilości ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę. Rzeczywiście jesteśmy na poziomie najniższego wskaźnika chyba od 89 roku. Tylko, że nic tylko się cieszyć. No, tak mi się jeszcze przed chwilą wydawało. No, nie wiem, czy mamy się cieszyć, bo musimy zmienić naszą politykę. Najniższe bezrobocie od 25 lat? Ale znaczy, że nie zrealizujemy całego programu reindustrializacji kraju. No bo czyimi siłami? Emerytami? Których jeszcze będziemy mieli więcej? No bez przesady, tych młodych jednak chyba tam jeszcze kilku zostało. No właśnie brakuje, zdecydowanie. Dzisiaj rynek pracy, bilans na rynku pracy jest ujemny na poziomie 2,5 miliona ludzi. Bardzo, jak zwykle. Serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Minęła druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Od początku przyszłego roku wszyscy przedsiębiorcy będą musieli składać dodatkowe informacje na temat swoich transakcji objętych podatkiem VAT. Informacje w tej sprawie przekazało Ministerstwo Finansów. Pierwsze sprawozdania trzeba złożyć do 25 lutego przyszłego roku. Wypełnienie tego obowiązku ma ułatwić specjalna, bezpłatna aplikacja. Jak mówi Przemysław Krawczyk z Ministerstwa Finansów, nowe rozwiązanie ma ukrócić nieuczciwe praktyki. Wyeliminowanie sytuacji, w których podmioty nie deklarują obrotów, a są to nabywcy, którzy nie deklarują sytuacji, w której została wystawiona faktura, na przykład pełni funkcję hurtowni. I kwestia zwrotów podatku VAT i analizowania mechanizmów związanych ze zwrotem, nienależnym zwrotem podatku VAT, to jest ważne, bo żądany na podstawie stosowania różnych mechanizmów, które my określamy mianem karuzel podatkowych. Zdaniem Krawczyka przedsiębiorcy także zyskają na nowym rozwiązaniu. Systemy informatyczne pozwolą też na sprawne zarządzanie takim przedsiębiorstwem, odejściem od dokumentacji papierowej, na przykład wymianę dokumentów między przedsiębiorcami w formie wyłącznie elektronicznej. Pozwoli też na automatyzację czynności po stronie przedsiębiorcy. On może w tym momencie redukować koszty. Dziś obowiązek składania takich deklaracji obowiązuje duże firmy. Jest zgoda Komisji Europejskiej na większe wykorzystanie przez rosyjski Gazprom rurociągu Opal.
To lądowa odnoga gazociągu północnego poprowadzona po dnie Bałtyku, omijającego Polskę. Rząd w Warszawie już zapowiedział, że będzie przeciwko tej decyzji protestować. O szczegółach Beata Pomecka. Obecnie Gazprom wykorzystuje tylko połowę mocy przesyłowej gazociągu Opal. Od dawna zabiegał o 100%. Komisja zgodziła się, by mógł wykorzystać 80%. Wraz z tą decyzją zwiększone zostaną dostawy rosyjskiego gazu do Europy. A tymczasem od kilku lat Unia mówi, że chce zmniejszyć uzależnienie od dostaw błękitnego paliwa z Rosji. Według ekspertów decyzja komisji to cios w tworzoną właśnie Unię Energetyczną. Nieoficjalne informacje o tym, że komisja zgodzi się na zwiększenie przepustowości gazociągu Opal, pojawiają się od kilkunastu dni. Polski rząd już zapowiedział, że zaprotestuje przeciwko tej decyzji i nie wykluczył zaskarżenia jej do sądu. A Komisja Europejska odpiera zarzuty, że swoimi decyzjami działa na korzyść Gazpromu. Argumentuje, że zgoda na wykorzystanie 80% przepustowości rurociągu Opal przez rosyjskiego monopolistę i pozostawienie 20% innym operatorom będzie z korzyścią dla rynku gazowego, bo poprawi jego konkurencyjność. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Donald Trump wpłacił 10 milionów dolarów na własną kampanię wyborczą. Informuje o tym dziennik Wall Street Journal, powołując się na źródła w sztabie miliardera. Dotacja ma zmniejszyć przewagę, jaką w zbieraniu funduszy ma była sekretarz stanu Hillary Clinton. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Hillary Clinton dysponuje znacznie większym budżetem na kampanię niż Donald Trump. Na niespełna dwa tygodnie przed wyborami jej sztab ma na koncie 62 miliony dolarów, podczas gdy sztab kandydata republikanów tylko 16 milionów. Jak informują amerykańskie media, wielu bogatych darczyńców nie chce płacić na kampanię miliardera, ponieważ są przekonani, iż przegra wybory. Zamiast tego finansują więc republikańskich kandydatów do kongresu. 10 milionów dolarów, jakie Donald Trump przekazał na swoją kampanię, zostanie przeznaczone na zakup czasu reklamowego w mediach w Stanach, które przesądzą o wyniku wyborów. Łącznie sztab miliardera wyda na ten cel 25 milionów dolarów. Sztab Hillary Clinton zarezerwował czas reklamowy na kwotę prawie dwukrotnie większą, 48 milionów dolarów. Donald Trump obiecywał, że przeznaczy 100 milionów dolarów na kampanię w wyborach prezydenckich. Wraz z najnowszą dotacją kwota jego wpłat sięgnęła 66 milionów. Hillary Clinton przeznaczyła na własną kampanię zaledwie 50 tysięcy dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zapowiedział, że w jego kampanii antynarkotykowej może jeszcze zginąć od 20 do 30 tysięcy ludzi. Od początku kadencji Duterte i ogłoszenia przez niego walki z narkomanią, czyli od 30 czerwca tego roku, kampania ta kosztowała już życie prawie 5 tysięcy dealerów i narkomanów. Część zginęła w trakcie obław policyjnych. 3 tysiące osób to ofiary samosądów dokonywanych na wezwanie prezydenta państwa. Ponadto według oficjalnych danych przeprowadzono 32 tysiące aresztowań, a dobrowolnie oddało się w ręce policji 750 tysięcy osób. Prognoza pogody. W nocy temperatura na plusie od 4 do 7 stopni Celsjusza, cieplej nad morzem, tutaj termometry pokażą maksymalnie około 9 stopni. Pochmurno, z opadami, większe przejaśnienia tylko w centrum i na północy. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Silniejszy na wybrzeżu oraz w górach, w porywach do 80 km na godzinę, a wysoko w Tatrach nawet do 100. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej na antenie Polskiego Radia 24 debata dnia. Robert Bogdański i jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Witam Państwa, Robert Bogdański. W studiu są dwaj byli redaktorzy naczelni. Były redaktor naczelny Trybuny, pan Wiesław Dębski, i były redaktor naczelny Faktu, pan Grzegorz Jankowski. Dobry wieczór. Będziemy się starali trochę podsumowywać, bo tydzień jest taki, że nastraja do tych podsumowań. Rok temu odbyły się wybory, które kompletnie zmieniły polską scenę polityczną. I ponieważ już wiele podsumowań rządowych było, no to ja sobie pomyślałem, że dobrze byłoby podsumować opozycję w ubiegłym roku. Ja tak jak wjeżdżam sobie do Warszawy, to widzę, nie wiem czy panowie wjeżdżają czasami od strony Poznania, widzę taki wielki, wyblakły billboard z Grzegorzem Schetyną, który mówi: razem obronimy Polskę. Mam wrażenie, że to jest jeden z ostatnich billboardów. On tak wyblakł, trochę tak jak kot z Cheshire.
w Alicji w Krainie Czarów. Ale mimo wszystko chyba jednak Grzegorz Schetyna jest tą najważniejszą postacią w obecnej opozycji. Co panowie sądzą? Ten billboard to jeszcze nie jest najgorszy, bo pamiętam billboard nie robimy polityki, budujemy mosty. To był najciekawsze. Ale to wtedy Platforma nie znajdowała się w opozycji. Tak, tak, no, byli, chciała utrzymać władzę w ten sposób. Tak, tak, no, ale to po prostu na ile skuteczne są takie pomysły. Ten ze Schetyną był dobry, tylko że mało skutecznie realizowany. To znaczy ten pomysł, że wszyscy przeciwko PiS-owi. Z dwóch względów. Po pierwsze, Schetyna jest na etapie rozliczeń wewnątrzpartyjnych, to znaczy czyści szeregi i czyści dość skutecznie, a z drugiej strony jest atakowany przez Nowoczesną. To jest trochę tak, jak w lotnictwie są takie systemy specjalnie wróg swój. Oni tego systemu najwyraźniej ani jedni, ani drudzy nie mają, bo strzelają do siebie, ile się da. Teraz jest w polityce najnowszej wywiad z Grzegorzem Schetyną i on tam zamiast szukać porozumienia, to jednak ciągle strzela. Nie dziwi mu się trochę, bo to, co robi Nowoczesna na przykład na sprawie reprywatyzacji w Warszawie, to nie jest swój. To jest, są w tym bardziej okrutni niż Prawo i Sprawiedliwość. Także w tej pierwszej części powiem tak, że opozycja zamiast konsolidować się, zbierać szeregi, brać się pod ręce i tworzyć taką tarczę, o którą wszyscy się będą rozbijać, to każdy idzie swoją drogą. To znamy już z wcześniejszych sytuacji, kiedy się rozbijało SLD i właściwie dwie części SLD walczyły ze sobą, a nie z partią rządzącą. Czy moim zdaniem realnie jest tak, że Grzegorz Schetyna bardzo mocno traci, o ile jeszcze można było pół roku powiedzieć, że faktycznie lider Platformy jest jakimś tam nieformalnym liderem opozycji, chociażby z tego powodu, że szefuje największemu klubowi parlamentarnemu opozycji i w sondażach jego partia wygrywa z Nowoczesną, o tyle dzisiaj tego już powiedzieć nie można. Dzisiaj jest tak, że w sondażach wygrywa już ewidentnie Nowoczesna. Ludzie idą na manifestacje opozycyjne nie dla szyldu Platformy Obywatelskiej, a dla szyldu jednak Komitetu Obrony Demokracji albo dla szyldu kobiet, które bronią się przed zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Czyli jednoczą się generalnie opozycjoniści wokół pewnych ruchów społecznych, a to właśnie aborcja, a to innego rodzaju sprawy, jak na przykład CETA niedawno też słyszeliśmy. I tutaj Grzegorz Schetyna tego pomysłu na to, jak być liderem, nie ma. Nie ma, poza tym, że czyści partię, poza tym, że robi ją taką partią własną, że tak powiem, oczyszcza z wpływów Donalda Tuska, ale mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym typować jakiegoś lidera opozycji, no to na pewno nie Grzegorza Schetynę. Ale zawahał się pan, bo wygląda na to, że kto miałby tym liderem opozycji być? I tu mi się pojawiło kilka nazwisk w głowie, zaświtało. To jest tak, że z jednej strony jest to Ryszard Petru, który dla wielu ludzi, szczególnie nazwałbym to lemingami, dla lemingów, prawda, czyli dla młodych, jak to się mówi, wykształconych z dużych ośrodków, tak, pracujących w korporacjach, zarabiających powiedzmy 10 tysięcy złotych i więcej, albo... Tych dużo nie ma chyba. Nie ma dużo, tak, ale w warszawskich korporacjach wbrew pozorom te pensje nie są wcale rzadkością, albo powiedzmy 8 tysięcy, ale z perspektywą na to, że będę zarabiała więcej za jakiś tam czas. No jasne, w Warszawie, jak nie wiem, czy panowie ostatnio widzieli, jakiś tydzień temu był taki duży sondaż Polska The Times z rozbiciem na województwa. To w Warszawie rzeczywiście Nowoczesna jest niesłychanie tak, silna, ponad 20%. Tak. Ale no jak się, znaczy to Polska to nie tylko Warszawa, prawda? I dla tych ludzi liderem opozycji raczej jest Petru. Znowuż jest, ja to nazywam taką grupą ciotek rewolucji, czyli dla wielu osób, które sprzeciwiają się obecnemu rządowi, a są wiekowi, tak bym to nazwał, czyli 50+, 60+. Petru? Nie Petru. Mam na myśli Mateusza Kijowskiego. Dla nich Mateusz Kijowski, bo to te osoby chodzą na manifestacje, taki jest przekrój wiekowy mniej więcej osób. Kodowcy. Chodzą, tak, kodowcy, tak, dokładnie. Do tego dochodzi jeszcze Rzepliński, do tego dochodzi jakaś tęsknota niektórych ludzi za Tuskiem. W to wszystkim jest jeszcze gdzieś tam dwaj byli prezydenci, czyli Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, więc tych liderów tam jest dużo. No prezydenci nie zostaną liderami, bo oni się nawet nie chcą angażować, bo jako lidera
Ja rozumiem tego, który pójdzie na czele tych chówców bojowych i będzie ich prowadził do boju. I tak, przeprowadzi ileś szabel. Po ewentualnym zwycięstwie będzie głównym kandydatem do najważniejszych stanowisk. Nie wymienił pan poprzedniego prezydenta. Wydaje mi się, że Lech Wałęsa, który oczywiście mnóstwo, bardzo się dużo wypowiada, bardzo obficie, ale no, raczej chyba nie odegra. Bronisław Komorowski jest widoczny. No właśnie. Ja wiem, ale pokazuje się i pokazuje się teraz w telewizjach, ale był już też na tym Marszu Układu. Ale ja bym oddzielał jednak te ruchy społeczne od partii. Partie przegrywają na tym, że są ruchy społeczne. Ten kod to nie jest tak, jak próbował nas przekonywać prezes Kaczyński i wicemarszałek Brudziński, komuniści i złodzieje. To są ludzie, którzy się zwołali przez internet. Te kobiety, one są krzywdzone, bo są przywiązywane do partii, bo tam się pojawił Petru. On nie ma żadnego, ani Petru, ani Schetyna nie mają żadnego wpływu na te ruchy kobiet, bo to jest ruch internetowy wsparty przez organizacje feministyczne, które mają swoje żale i do PiSu, i do PO. O czarnym proteście. O czarnym proteście. To nie jest tożsame z kodem. To jest takie, nie, to jest jak druga grupa. Tak. I trzecia grupa to są partie te opozycyjne, które dzisiaj wydają mi się najsłabsze. Być może najbardziej trwałe, bo to mówi w tym wywiadzie dla Polityki Schetyna, on mówi tak, ale to my mamy struktury i my działamy długofalowo. I coś w tym jest, bo ten ruch kobiet był spontaniczny w konkretnej sprawie. Teraz idą trochę dalej, bo chcą walczyć w ogóle o prawa kobiet, co ma, w związku z tym jest ich sporo sens. Nie w związku z tym jest sporo mniej, tylko dlatego, że się zebrały kobiety wtedy, kiedy było zagrożenie, czuły zagrożenie. Teraz się zebrały, nie byłoby tego drugiego marszu, gdyby nie wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tym, że trzeba rodzić nawet zdeformowane dzieci. Jest pan przekonany, że nie byłoby tego marszu? Oczywiście, żeby nie było. Był atrakcyjny temat, to tak bardzo ładnie zagrało na początku października. Dlaczego to porzucać? Ale gdyby pan mi pozwolił skończyć. My patrzymy dosyć schematycznie na to, a to naprawdę nie jest tak. Jak ja byłem na przykład wtedy, zresztą dość przypadkowo, w okolicach Nowogrodzkiej na tym pierwszym marszu i jak widziałem te tłumy kobiet, jedne wychodziły, drugie przychodziły, zapchane ulice w koło, to nie jest ruch, który mogą partie spowodować, bo partie zorganizują przemarsz, wszystko karne, prawda, z ochroną i tak dalej. To było bardzo spontaniczne wtedy. I ten drugi raz, bo nie planowano na początku, ten drugi raz był w odzewie na to, co powiedział Kaczyński i dodano nowe hasła wtedy. I teraz być może, mając nowe hasła, będą się jeszcze spotykać. Tylko czy z tego i z kodu wyrośnie coś, co może wystartować w wyborach, to ja wątpię. Ja tutaj myślę zupełnie inaczej. To jest tak, że pamiętajmy, w Polsce politycy nauczyli się jednego triku politycznego. Ten trik polityczny to było przepoczwarzanie się. Pamiętacie państwo, jak panowie, jak umarł AWS i na gruzach AWS-u powstała partia, która się nazywa Platforma Obywatelska. To wtedy nosiło niemal znamiona ruchu społecznego. Wszyscy się zapisywali, podatek liniowy i tak dalej. Mnóstwo haseł, to pamiętam, mnóstwo ludzi chciało wstąpić do tej partii, bo to jest taki nowy, świeżo ożywczy powiew. Nauczeni tym, tą przemianą, politycy, tak bym to powiedział, zaanimowali moim zdaniem w jakiś tam sposób, inne szatany były tam czynne, że tak powiem, ruch społeczny KOD. Doszli do wniosku, że pod szyldami może nie skompromitowanej, ale zużytej Platformy Obywatelskiej nie da się zbudować ruchu opozycyjnego, a znowuż wtedy to był taki czas, kiedy wokół Nowoczesnej też nie udało się zrobić masowego ruchu, no bo to była partia ludzi postrzeganych jako finansistów, ludzi bogatych, zamożnych i tak dalej, więc wokół tego jakby masowego ruchu też zbudować nie można i dlatego powstał KOD. Tego powstał Komitet Obrony Demokracji. Ale twierdzi pan, że to zainspirowali politycy Platformy? Myślę, że politycy Platformy nie. Od któregoś momentu chcieli się do tego przyłączyć jak najbardziej. Ale pomysł, sugeruje pan, że pomysł nie był spontaniczny, jak rozumiem. Dowodów oczywiście nie mam, ale nie wydaje mi się, żeby w polityce coś się działo tak spontanicznie po prostu. To nie jest tak, że w polityce wszystko się dzieje, nagle powstaje jakiś ruch z niczego, że tak powiem, nagle postać nikomu nieznana stoi na jego czele i po prostu to się dzieje. Tak, ja w takie cuda nie wierzę. Podobnie jest przy aborcji. Aborcja była, to nie jest tak, gdyby na przykład napisała pani Joanna Kowalska, mieszkająca w Pcimiu Górnym i napisała protest. I byłaby w stanie zorganizować ileś set tysięcy kobiet, czy 10 tysięcy kobiet, no to jest nieprawda.
Nie udałoby się jej. To nie jest tak, że ktoś, jakaś pani siedząca w jakiejś miejscowości usłyszała słowa Jarosława Kaczyńskiego i zorganizowała nagle sobie protest, który posłuchały miliony ludzi. Nie, to było za głosem Krystyny Jandy, prawda? No tak. Działaczki opozycyjnej, co by o niej nie powiedzieć jednak, no nie, może nie w sposób formalny, prawda, ale udzielający się bardzo mocno i... To trudno jednak Krystyny Jandy nazwać działaczką. W cudzysłowie, tak to powiedzmy. No ale jest osobą, która krytykuje bardzo mocno obecny rząd i wpisuje się w linię całej opozycji generalnie. Niewątpliwie jest krytyczna, ale jest tak, to, tak. Raczej się wpisuje w tradycję intelektualistów tak krytycznych. Wobec władzy, w ten sposób. I w ten, jest zaangażowana, w, że tak powiem, jeśli chodzi o intensywność, bardzo podobnie, aczkolwiek nie jest posłem. Rozmawiamy o poprzednim, o roku opozycji, o tym, w jaki sposób opozycja wykorzystała te 12 miesięcy. I ja chciałem odwołać się do takiego sondażu, który został wykonany dla Polskiego Radia 24 kilka dni temu przez TNS OBOP i TNS Polska, przepraszam. Zapytano badanych, czy aprobują zmiany i reformy, jakich dokonało PiS w ciągu roku, jaki minął od tych wyborów, i mniej więcej 50% odpowiedziało raczej nie lub zdecydowanie. To po połowie, 25-25. Tylko 35%, czy to się zgadza mniej więcej z wynikiem wyborczym, z wynikiem sondażowym PiS-u, 30-30 kilka procent, tak mniej więcej się waha w tej chwili, odpowiedziało, że zdecydowanie tak lub raczej tak. Wynikałoby z tego, że no, gleba taka opozycyjna jest, tylko należałoby ją jakoś uprawić. I wracam do pytania, czy opozycja panu zdaniem uprawia te glebę? Proszę. Trochę zaskoczyły mnie te wyniki badań, bo sądziłem, że jednak 500+, taki sztandarowy pomysł, da więcej punktów dla tych odpowiedzi, że są zadowoleni wyborcy z realizacji tych obietnic. Na razie jest tak, jak to pan powiedział, że to jest pokrywa, czy tam, że to się pokrywa z tym poparciem wyborczym i nic więcej. Być może, że byłoby gorzej, gdyby opozycja potrafiła to wykorzystać. To znaczy, opozycja nie ma przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, co z 500+. A ludzie się boją trochę, że mogą to stracić. Choć się boją też z drugiej strony, że pieniądze stracą ja na bardzo. Wpadnę panu w słowo, panie redaktorze, bo mnie się wydaje, że opozycja... Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Pamiętamy, jakie były nastroje przed Brexitem. Dwa tygodnie, wręcz tydzień jeszcze przed referendum twierdzono, że tak naprawdę Brytyjczycy w swojej większości opowiedzą się za utrzymaniem członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Najbardziej prostym miernikiem tego, jaki może być wynik wyborczy, moim zdaniem, są ogromne tłumy na wiosach Donalda.